Witam Was serdecznie. W dniu 17 października 2023 roku serdecznie pozdrawiam Was, jak czynimy to tradycyjnie każdego dnia, słowami biblijnego hasła. A dzień dzisiejszy składa nam w darze słowo zapisane w Psalmie 91, w wersecie 11 i 12, a także w Ewangelii Mateusza w 2 rozdziale, w wierszu 13, gdzie tak jest napisane. Aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Na rękach nosić Cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej. Anioł Pański ukazał się we śnie Józefowi i rzekł: wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki Ci nie powiem. Drodzy, pozwólcie, że dzisiejszego dnia pominę ten fragment z Ewangelii, który towarzyszy nam zazwyczaj w okresie świąt Bożego Narodzenia, narodzin naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, bo do świąt jest jeszcze trochę czasu. Natomiast chciałbym swoje myśli skoncentrować na słowach Psalmu 91, które to są dla mnie bardzo bliskimi słowami, nie tylko dla mnie są bliskimi słowami. Chcę powiedzieć, że naprzeciwko właśnie tutaj posesji parafii ewangelickiej w Mikołowie znajduje się komenda Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Straży Pożarnej w Mikołowie. I to właśnie tam, w tej dużej hali, skąd wyjeżdżają samochody ratownicze, by udzielać pomocy w wypadkach, pożarach, właśnie mają zapisany ten fragment z Psalmu 91. Każdy strażak, zanim wyjeżdża do akcji, te słowa widzi, czyta, wie, że tam są umieszczone. Aniołom swoim polecił, aby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Drodzy, aby właściwie zrozumieć słowa naszego psalmu, potrzebne są dwie rzeczy. Po pierwsze, zaufanie. Po drugie, zwrócenie uwagi na kontekst. I to jest bardzo istotne. Dlatego chcemy to uczynić. Przede wszystkim spójrzmy na to słowo z wielką ufnością. Z tak wielką ufnością, z jaką na przykład stary, pamiętamy, bezdzietny Abraham przyjął Bożą obietnicę, że to jego potomkowie pewnego dnia staną się wielkim i licznym narodem. Zaufanie zawsze dzieje się wbrew pozorom. I gdyby nigdy nie było żadnych nieszczęść, no nie musielibyśmy ufać słowu Boga, że będzie nas chronił, ponieważ wtedy tak byłoby to oczywiste dla wszystkich. Ale ponieważ zawsze zdarzają się nieszczęścia, Bóg chce, abyśmy ufali Mu wbrew pozorom, tylko na podstawie Jego obietnicy, tylko na podstawie Jego słowa. Kiedy to robimy, musimy być zdumieni. I my teraz możemy zajrzeć za kulisy naszego świata. W tym słowie objawienia chcemy dostrzec Boga, wyobraźmy Go sobie, Boga siedzącego przy stole konferencyjnym ze swoimi aniołami i wydającego im rozkazy. I teraz na dodatek, droga siostro, drogi bracie, wyobraź sobie, że wspomniane jest Twoje imię. Pojawiasz się na tej niebiańskiej konferencji i Bóg daje swoim aniołom polecenie dla Ciebie. Rozkazuje im: strzeżcie tej osoby, czuwajcie nad nią uważnie, noście ją na rękach, uważajcie, aby się nie potknęła i nie zrobiła sobie coś złego, aby nie uraziła o kamień swojej nogi i nie upadła. Tak, przyjmijmy to z bezgraniczną ufnością. Bóg jest tak dobry, tak bardzo nas kocha. Na innym miejscu, w innym psalmie czytamy: powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a nic złego się Tobie nie stanie. Ksiądz Jerzy Trzanowski w kontekście i w odniesieniu do tych wersetów tak napisał: w Pańskim imieniu w drogę się udają, w obronę Jego ufnie się oddają. Boże mój, wejrzyj okiem swej miłości,
name potrzeby poślij z wysokości anioła swego, który by mnie bronił i od złych ludzi, od przygód zasłonił. Tak więc, droga siostro, drogi bracie, życzę Ci dobrego dnia. Życzę Ci tej ufności składanej w Bogu, abyśmy bezpiecznie mogli wchodzić w nowe etapy naszego życia, bezpiecznie wchodzić w ten nowy dzisiejszy dzień. Życzę błogosławionego dnia i do usłyszenia, do zobaczenia z Bogiem.